哈 <laughs>。 Wiecie co to za godzina? Nie, tym razem nie reklama. Godzina, w której zostawiacie subskrypcję na kanale, a ja trafiam Ronaldinho Optimusa. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damien. Witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team. Wierzę, że dzisiaj będzie 940 tysięcy subskrypcji na tym kanale i później ostatnia prosta do miliona. Czekam na przycisk w tym samym kolorze co moja koszula. No i słuchajcie, nie mieliście problemów z łapkami, gdy to nagrywam blisko 19 tysięcy. Niesamowity widok jak na lipiec. Więc tak, ikona, historię Prime 92+. Przygotowałem już jeden składzik oceniony na 80. 96, więc tak leci Lautaro, którego wczoraj trafiliśmy. Reszta też niewymienna. W Weratiego trafiłem jeszcze z player pika. Od razu możemy otworzyć. No przypomnę, jest to największa, najlepsza wersja ikony 92+, 92 ma chyba Ian Rush, więc jeśli go trafię to się nie obrażę. Nie mam zielonego pojęcia, chyba ta mała mieszana paczka. Cokolwiek, to na końcu chyba było za tę ikonę. Otwieramy to, co mogę otworzyć, bo być może trafię coś do SBC. No na razie nie. Dobra, i chyba to jest ta paczka za przepalenie składu bez ekranów. Dzięki. Trzymajcie się jakoś w tę upałę, pijcie wodę. Sam muszę pójść sobie po jakiś dzbanek i kurde, ogarnąć wentylator. Dzisiaj wieczorem widzimy się na streamie. Standardowo ruszam jakoś przed 19. .00. Czekajcie, bo jakieś inne kolory się wczytały, ale niestety inne kolory nie oznaczają dobrego trafu. Szkoda. A wiecie co, Jordi Alba tu może polecić, bo przecież mam jego lepszą wersję, tak chciałem powiedzieć, że dzisiaj wieczorem wracają do paczek takie karty jak Team of the Year, więc pewnie trafię Lewandowskiego Team of the Year. Mnóstwo innych zawodników, ale dużo kart, które są już w sensie słabe po prostu, no po cholerę once to w paczkach, naprawdę. Myślałem, że od razu pójdą na całość i będą tocy, ale z tego co widzę, wyciskają z tej gry tyle ile się da. W porządku, przepalam coś takiego. Robiłem wszystko, by kupować jak najmniej graczy. No, wczoraj wleciał Lapadula, leci Jordi. Ile ja nim meczów zagrałem? 247. I tak moim ulubionym lewym obrońcą w tej grze jest zdecydowanie Davis w wersji Team of the Season. Czy to Team of the Year? To z nim wbiliśmy ostatnią elitę, z tego co pamiętam. No i dobra, co my tu mamy za paczkę? Mała, mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Kurde, no, naprawdę, przez to, że oni tak dają beznadziejne paczki, to paczka z ikoną będzie kozacka. Musi być, ale tutaj mamy ekrany hisz Szpania LS. Ojar balo 80. A, przepraszam, unia, ino 83 przyda się do ostatniego wyzwania. Tam pewnie poleci maile. Ale bym zapomniał, mamy jeszcze paczki do podejrzenia, ponieważ wczoraj wieczorem się to zresetowała, paczka za 100 tysięcy. Zobaczmy, czy będą chociaż ekrany, może jakiś walkout, a może nawet Neymar. <laughs> Są ekrany ale raczej ekranów za 100 tysięcy monet się nie opłaca kupować, dziękuję bardzo. Tutaj mamy zwykłe paczki do podglądu i nawet złotą paczkę premium podejrzę, bo dlaczego nie, dym, 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 nie. No to co, ostatni spłatnik, ocena 84, dosyć dużo zgrania, ale wrzucamy tutaj Mladenowicia, mamy toca z głowy. No cieszę się, że znów nie musiałem praktycznie kupować piłkarzy z rynku, robimy to za bez ceny. Oczywiście, tak szczerze, jeśli jeszcze gracie w miarę na poważnie, to robienie teraz ikony nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ no zaraz wychodzą Futis, będą karty Futis, pewnie pojawią Alanso Maksymę, albo ktoś inny, kto wam się przyda do drużyny. Ostatnia drużyna gotowa tutaj, żegnamy się z João Cancelo. No ale w końcu mam jego wersję Team of the Season. Bez sentymentów, no bo to nie ma sensu. Trzeba robić dla was content i dla siebie chce trafić Ronaldinho. 528 spotkań, 9 bramek, 54 asysty. Co jak co? Mocno przyczynił się do elity w trakcie totsów ultimate, ponieważ strzelił w tamtej lidze weekendowej chyba z 5 bramek. Co jak na prawego obrońcę, o czymś niesamowitym, zdecydowanie jedna z moich ulubionych kart w grze, jeśli chodzi o dane pozycje. No na początku mi się on nie podobał, ale z czasem. Stał się legendą. No i mamy to. Ikona historii. Prime 92. Mhm. Mm to czas. Łapka w górę. Otwieramy. Tak, od razu otworzyłem tę ikonę. No come on, Może znów Brazylia. Byleby nie duplikat Carlosa Alberto. Byleby też nie Ian Rush. Kto to będzie? Stoiczko. W cholera. Oj, oj, no, Trafiłem już jakiś czas temu jego Prime. A. 93 oceny ogólnej i statystyki. On ma kosmiczne. Gdyby to był styczeń. Na pewno trochę bym nim pograł, no nie by mogę go wrzucić do jednego spotkania na ligę weekendową, nawet w całym dzisiejszym odcinku możemy nim zagrać, bo ogółem, no to nie jest zła karta, tylko na tym etapie musimy być ze sobą szczerzy. Cztery gwiazdki sztuczek, trzy gwiazdki słabszej nogi, no mogłem trafić gorzej, ale chyba mi wystarczy w tym roku już dobrych trafów. Wielka szkoda, że nie środkowy pomocnik, ponieważ bardzo chciałem zastąpić kimś Siena, ale no niestety się nie udało. Dobra, lecimy, wieże w Stoiczkowa. U! Uh, Maradona eto i Vinicius Junior, jedna z moich wymarzonych kart, jeśli chodzi o ostatni etap gry. Dobra, jedziemy z nim. Mamy Stoiczkowa, ikona Barcelony. Byłoby śmiesznie, gdyby ktoś jeszcze na YouTube go trafił. Angel Di Maria, cyk. Co tu robi Messi? Akunia, dobre podanie z prawej nogi. Christo Stoiczkow, cyk, cyk, podanie do Sterlinga. Rahim, zatrzymujemy się. Wystawmy piłkę legendzie Barcelony, no ale ktoś nam przeszkodził w wystawienie piłki do stoiczkowa. No i Lindelof, kurde, już drugi raz mu obrońca ratuje. No nie, najprostsze możliwe rozwiązanie. No i haha, Martinez mający 99 wykończenia nie trafia. Ale okej, okay, to był strzał za pola karnego, z tego co pamiętam, u niego ta statystyka najlepiej nie wygląda. Dobra, Messi, koniec cackania się z rywalem. Sterling 1-0. Dobra, Stoiczkow ma fajne podejście. Kim by tu strzelić? A Kunia niby powinien załadować, ale nie wierzę, że Maradona doskoczy do tej piłki. Robimy tak, opadająca. Stoiczko! No, coś tam opadało. To chyba były wasze emocje. Sterling po koleżeńsku, cyk. Rahim, <grym. <grym.> wiem, że niepotrzebnie przyjmowałem, ale chciałem jak najbardziej wkurzyć tutaj rwala. Jestem okropny, wiem. Firmino, hop, pusta bramka, załatwiony, 3-0. Musiałem. No Messi, weź ty przejmuj te piłki. Wiem, że nie jesteś defensorem, ale do cholery jasnej, to ci przed nosem leci. Paredes z dystansu. Dobra, czas na... a właściwie nie, czas na asystę Sterlinga. Paredes! 4 do 0. Bałem się, że nie trafię, bo za mocno nacisnąłem. Tak, ciągle gram Essienem w obronie. Dałem mu wytyczne, żeby zostawał z tyłu i szczerze, nie jest źle, bo Paredes ma wytyczne wspieraj atak. W związku z czym nie zostajesz tak mocno z tyłu. A jednak. Ojen, ja, teraz Barnes, zobaczmy, brawo, Hradecki. No nie wiem, w miarę okej okay wygląda ta taktyka, i to jest gol! To jest Hradecki! Nieprawdopodobny, to jest nasza legenda. Hop, uwaga, gol! Barnes na 1-4 to jest comeback. A kunia za pola karnego, co to było? Gdzie jest siła w jego prawej nodze? Ja mam wrażenie, że coś z nim jest nie tak. Oczywiście, no sztuczki czuję, bo to byłoby dziwne, gdybym sztuczek nie czuł, ale ta jego prawa noga jest jakaś oszukana. Chyba, że teraz coś załaduje, o nie. Czas na mecz drugi, ale już bez Stoiczkowa. Żeby nie było, nie grało mi się nim źle, nawet okej okay się poruszał, chyba miał z dwie asysty, tylko jedną, ale no nie po to czekałem tyle na upgrade no bo go teraz trzymać na łasę i wiecie co, damy też odpocząć Messiemu, niech pogra sobie Alejandro Gomez, no to będzie foot-champion z rotacji. Ale zostawiam filary, tak jak Sterling, żeby jednak, wiecie, było czuć moc, no... To są liczby kosmiczne: 28 bramek i 17 asyst w 23 meczach. Firmino był najlepszą kartą, którą grałem, dopóki nie kupiłem Sterlinga. Mm, znów Eto jest ta Kunia Dembele, reszty składu nie zdążyłem zauważyć. Naprawdę jestem ciekaw, jak to rozwiążą na PS, w sensie, wiecie, FIFA 22, czy jakoś sztucznie wydłużą ekran ładowania, czy na przykład teraz, gdy gra się i tak ład... wiecie, no, pokazywane jest Tifo, to o, Polak, pozdrawiam serdecznie, Bydlaka. No bo jednak tak dziwnie się gra, gdy nie można spojrzeć spokojnie na skład rywala, więc według mnie komplet inaczej. Usunąć ten skład na początku, jakby zrobili takie automatyczne przejście na boisko. Tak jak mamy to właściwie grając offline na PS5. No i tam przez te 6 sekund wyświetlałby się skład rywala. No chyba nikogo by to nie zabolało. Lepsze to niż te ujęcia na Tifo. Ach, świetnie raj, Kurde, to jest perełka. I moment. O nie! nie, nie bo to miało być do Alejandro Gomeza. Możemy tutaj się chwilę zabawić, cyk, i od razu Gomez wchodzi idealnie, może Alejandro przelobuje, no dobrze, Messi by tak nie strzelił, jeden do zera. <grym> tak, już go hejtuję. Jak na początku grałem tym Gomezem na napadzie, to mi jakoś nie pasował, to zagrałem jakoś ostatnio nim kilka meczów na SPO i na SPO jakoś lepiej się prezentuje. Wow, dobra akcja, sam nie wiem co się dzieje, jest ta kunia, la croqueta. ach, no właściwie wiedziałem, że mnie zablokuje, to po co strzelałem, skoro wiedziałem, ale teraz błąd. Jeszcze Acuna. Mocno do Gomeza, który jest tutaj dobrze ustawiony. Firmino, nie ma bramki, Jaszyn broni. Fajna akcja, podłączył się Sien, który, no właściwie potrafi strzelać co nie, no i rzut rożny. Paredes. Fantastycznie. Jeszcze ciśniemy. a i chciałem tak bez kreatywności, żeby zaskoczyć. Kurde, i czemu Sien mi tak podchodzi? Czy ja mu nie zmieniłem wytycznych, żeby zostawał z tyłu? Świetnie, Jordi. Chyba nie spaliłem. Zobaczmy, jaka będzie decyzja arbitra. Jest jeden do jednego, ale amatorski błąd. O kurde, sprytne podanie, Samuele to dobrze przyjmuje, Alberto będzie strzelał po długim? Jednak nie, kurde no! Dobra, musimy dokonać zmian, Paredesa wrzucę na prawą obronę, tam gdzie jest jego miejsce... O, Messi'ego nie dałem w ogóle na ławkę, okej. Okay. Brawo Acuna, no i musi się to skończyć czymś dobrym, Kimi... No ale dlaczego mi gra przełącza z niego, nawet nie mogę poprawić jego pozycji. Dobra, teraz Firmino, dobrze, dobrze, Roberto Firmino, 2 do dwóch. co za kombo! Nie, nie, nie! No, co to było? Nie, no, rajst do Ronaldo podaje. Ja nie o wiele proszę. Dobrze, teraz Sterling odegranie. Co jest? Spalony czy nie? Nie ma spalonego 3 do 3. Rachim Sterling w 90 minucie. Ale na ryzyku teraz zagrałem. Nie wiem, jak nie było offside. Tam nie będę już tego analizował, ale udało się. Ostatnia sekunda spotkania. Choć czekajcie, jeszcze sędzia pozwala grać, bo jest doliczona minuta. My z tego możemy skorzystać, tak jak mówiłem, ja nie chcę dogrywki. No i nie będzie, bo nie potrafię podać piłki. Rywal też nie. Widać, że mój widz na pewno. Boże, Paredę strzel, No nie! Firmino ładnie sobie znajduje miejsce obok Klostermana. Tutaj aż się prosi o dośrodki. Może tak. Kimś, kurde, gdyby to wpadło. Dobra, Lukas Vazquez wchodzący z ławki, dobra, centra, Awar przyjęcie strzału, myślałem, że uderzy z pierwszej, szkole. Paredes dawaj uruchom kimisia i proszę o jakieś sprytne wejście, jest tam Memphis Depay, on też przyjmie jak Awar i mamy 4 do 4, no stwierdziłem, że skopiuje gola przeciwnika, udało się. Ale się teraz nie zatrzymujemy, już żadnych zmian w taktyce, mam nieustanny pressing, szybkie konstruowanie akcji, dociągnijmy to do końca. Nie Firmino, nie trać w taki idiotyczny sposób piłki w takiej strefie boiska. Nie, bez jaj, bez jaj, radec król, nie ma gola, Kunia nie trafia. Koniec, koniec, no wycofywał się już, koniec, koniec, widzowie chcą karnych, zatrzymaj się, a może jeszcze jedna akcja, co? Dobra, Cristiano Ronaldo. I mamy 1 do 0, bez zastanawiania się. Tak jak Ronaldo, on strzela na siłę, nie patrzy gdzie strzela, gdzie piłka poleci, to jest gol. I teraz Leo Messi kontra Hradecki. Rywal długo się zastanawia, który róg wybrać. No ja nie wiem, nie wiem co wybierze. I nie ma gola poprzeczka. Dobra, ja też, ja na Ronaldo Kimiś! W sam środek, 2 do 0 Kroja, ja nie wiem, gdzie strzelam, no to skąd rywal ma wiedzieć, gdzie strzelam, prawda? I niestety w sam środek, okej, okay, postanowił mnie skopiować Tym razem Memphis Depay, I no znów w środek strzeliłem, no bo dlaczego nie, 3-1 Ok, jeśli teraz obronimy, to będzie w porządku Awarcy, cyk, ja myślę, że tutaj będzie ok. Kurde, jakbym się rzucił, to mielibyśmy to Dobra, teraz Sterling, o kurde, trochę mi to zeszło Ale może na zielonym siądzie, super, 4 do 2, byleby teraz obronić Ewentualnie by rywal nie trafił. Emocjonujące spotkanie, kosztowało mnie wiele potu, wielu nerwów. Ale dobra, no Akunia zastanawia się, ustawia pewnie ten celownik. Zobaczmy, Hradecki czy Akunia! I brawo, Hradec, mamy to zwycięstwo. Widz, mam nadzieję, że Widz pokonany. Za dużo emocji, ale Hradec w tym spotkaniu po raz kolejny pokazał, dlaczego jest naszą legendą w tym roku. No, nigdy bym nie wytypował, że to właśnie Lukas Hradecki będzie jednym z najlepszych bramkarzy. No, próba podcinki, w okienko, oczywiście to działa, ale ja widziałem, ja po prostu widziałem, jak długo ustawiał tamten wskaźnik. Inaczej to się skończyć nie mogło. Skolowrot, dzięki ci bardzo za med. Dobra, skoro udało się pokonać Polaka, to znaczy, że będzie elita w tym tygodniu. Inaczej tego znaku odczytać po prostu nie mogę. Widzimy się wieczorem na streamie. Yy, mam zamiar otworzyć 10 razy 83, bo mówię, będzie tyle kart w paczkach, że na pewno trafimy. No, może taki trend Aleksandra Arnold. Trend by się przydał, choć szkoda, że Parades nie jest środkowym pomocnikiem. Ale no, a, po prostu wpadajcie wieczorem na mojego Twitcha. Jedne z ostatnich streamów w tym miesiącu, w ten weekend, więc mam nadzieję, że będziecie. Do zobaczenia. Cześć!